dzisiejsza relacja vlogowa z 8 rundy Polskiej Ligi Wraków w Miłoradzu koło Malborka. Czyli dzisiaj wybraliśmy się dość daleko na Żuławy i zobaczymy, jak to tutaj będzie leciało. Podmieniać w tym sezonie. A, no i dobrze. Jak tam, gotowi? Ostatnie sznyty? Sprawdzanie filtra. Ostatnik na drugi tor może. Weź odnowy błyszczowy. Dobra. Jest, ekipa jest najlepsza. Najlepsza taksówka? Tak. Będą wozić? Będą. No wójta ktoś musi odwieźć, bo mi misa olejowa poszła. No tak, no trzeba. No to odpowiednią taksówkę zamówiłeś. Idealna nawet, można powiedzieć. Tu na pewno da radę. Tu tak. Dawę, witamy, machamy wszyscy. Tak, wszyscy machamy. Machamy do kamer. Uśmiechamy się, ząbki. Gotowi? Jak zawsze. Pogoda idealna. O, nawet swoją tą, swoją lożę przywieźliście. Będziecie kibicować dzisiaj? Tak. 56-38.
przeżyła, co? Ile wyścigów? 20 braków. O kurde, no to ładnie. Ale i wygląda, że już po dobrej walce. Oni mnie się wszyscy pytają, czy pójdę na piwku ich puszczę. No co ty? Jak tam, chłopaki, gotowi? Tak, pewnie. Pasażer na gapę czy klient? Na gapę. To następnym razem klienta weź, to przynajmniej zarobisz parę grosiaków. No. Cię wróci pizda. Chociaż się wróci. Dokładnie. Przy następnej przerwie, że jak już tu samochody unieruchomią się, to wtedy tutaj, bo tak sukcesywnie patrzę po trochu, nie? No tak, no, tu już chłopaki zaczynają. A, dobra. Ja mu cię wykąpią. Zaryzykuję. Ja, dobra, nie kleją. No, elegancko. Ale jest was tu trochę. Jest. No jeszcze jak wszyscy się ubrali, ci to przyszli, to by nas tu było mnóstwo. No tak, bo się przykręcą gdzieś i ten. Ale połowa zgarowana, bo to po weselach po wszystkim. A no tak, bo dzisiaj nie dzieje. Ale nie robi. Nie, fajnie, fajnie. Fun. 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 Every
everything I wanna say, I can hear it so loud. I got a voice in my head and I'ma let it all out. Keep me up all night, I'm not sleeping. I'm closing my eyes just to keep on dreaming. 'Cause when I see your face, my senses leave me. Yeah, I could be blind, but I still see that I just can't. In my mind, young love still feels like it felt the first time. Waiting all of my life for this one day, but I bet $1 million that you feel the same way. Keep me up all night, I'm not sleeping. I'm closing my eyes just to keep on dreaming. 'Cause when I see your face, my senses leave me. Yeah, I could be blind, but I still see that I just can't. Yeah, I could be blind, but I still see.
Czyli tak, dotrwaliśmy do końca dzisiejszego dnia. Najpierw ja tutaj parę słów właśnie tutaj od naszego gospodarza. A, czyli ja mam zacząć mówić, dobra. Słuchajcie, tak zdarłem gardło, chociaż podejrzewam, że żaden z zawodników i tak mnie nie słyszał. Bo to... Szczególnie jak jechał killer, ten to jest najgłośniejszy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Słuchajcie, mam nadzieję, że podobała wam się dzisiejsza rywalizacja na naszym takim, możemy powiedzieć, małym Dakarze, bo piaszczysto bardzo. I słychać po tych silnikach, że jednak... Ja nie wiedziałem, że można piłować auto tak długo na jedynce. Teraz na starcie, już na światłach nie będę miał jakby żadnych wymówek. Po prostu będę pierwszy po dzisiejszych. Naprawdę. Ja już myślałem, że auta błagają o to wrzuć dwójkę, a nie idą. Dalej są, że idą. Podziwiam was, naprawdę. Podziwiam was w to, ile wkładacie serca w to, żeby przygotować te maszyny. Ile wkładacie w serca w tą rywalizację. Ja rozumiem też adrenalinę, która wami gdzieś tam niesie was, nie? To są emocje najważniejsze, ale naprawdę podziwiam. To po pierwsze nie są tanie rzeczy, ale kasa się nie liczy, jak jest zabawa. Bawmy się na całego, to jest jedno. Poznałem wielu fantastycznych ludzi dzisiaj, bo jestem z wami od rana. Też wszystkich pozdrawiam, którzy chcieli ze mną porozmawiać. Może w przyszłym roku wystartuję, bo mój brat już mnie namawia właśnie, żeby stworzyć team. Także konkurencja wam rośnie i to taki level. O, wiadomo, nie? Tor zostaje. Ja nie wiem, czy on się ułoży. Ja myślę, że to taki Dakar zostanie, bo tutaj jest taka ziemia po prostu. Będziemy musieli wiedzieć o tym, że jak przychodzi te nasze Grand Prix Żuław, to mamy tutaj po prostu piasek i trzeba założyć odpowiednie opony, odpowiednio przygotować samochód. Teraz już wiecie jak. Dziękuję wam serdecznie, że byliście. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Zapraszam was już na pewno na kalendarz, który się pojawi w styczniu już. Tak? Będzie w styczniu. Zapraszam was w gościnne progi gminy Miłoradz. Naprawdę. Ja postaram się tylko rozwinąć tą imprezę o jeszcze dodatkowe jakieś atrakcje związane z jakby poza imprezą, czyli coś dla dzieci, żeby wasze maluchy wam tam nie marudziły, że jest nudna, nie? Sam mam małe dzieci, więc wiem. Dziękuję serdecznie. Wszystkim wygranym oczywiście gratuluję. Tym, którym się jeszcze nie powiodło, no to wiadomo, już teraz wiecie, w przyszłym roku na pewno będą sami zwycięzcy. Dzięki serdeczne, zapraszam do następnego wyścigu. Brawo, brawo. Tylko nie uciekaj nam tutaj jeszcze. My ze swojej strony bardzo dziękujemy tutaj zawodnikom za przybycie. Tutaj panu wójtowi za przygotowanie toru, tutaj za ściągnięcie nas tak naprawdę. Bo opieraliśmy się, ale ręce, nogi wykręcą. A właśnie, to jest ważne. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, jak się to tu pojawiło. Któregoś razu przejeżdżałem z montów wielkich do montów małych, patrzę na ten plac, mówię, jakieś wrakliga. Mam tu taką koleżankę, Judyta Bach, nie wiem, czy jeszcze jest. Jak są, tak, jest tu i ona jeździ właśnie. I sobie pomyślałem, ty, wrakliga, no to napiszę na Messengerze. Znalazłem tego oto gościa. Napisałem do niego, 2 tygodnie nie odpowiadał, dopiero później się odezwał, po 3 tygodniach przyjechał i mamy właśnie taką imprezę. Nie, naprawdę, żartuję. Szybko odpisał, zobaczył, nadaje się i jesteśmy. Trzeźwiał. Dokładnie. Trzeźwiał. Nie, ale słuchajcie, no jak już ręce i nogi wykręcał, no to już trzeba było przyjechać. Naprawdę upór tutaj waszego wójta, waszego gospodarza jest tak wielki i argumenty cały czas z rękawa wyjmowane, a więc... Dobrze było. Dlatego się pojawiliśmy, za co bardzo dziękujemy. Ogólnie dziękujemy wszystkim osobom, które tutaj do dzisiejszej imprezy przyłożyły swoją cegiełkę. Przede wszystkim strażakom, przede wszystkim medykom, przede wszystkim tutaj chłopakom, którzy tutaj nam tymi ładowarkami tutaj szybko, sprawnie usuwali tutaj te wraki. No naprawdę wszystkim, którzy nawet w najmniejszym stopniu się przyczynili, żeby ta impreza dzisiaj mogła tutaj powstać. Moje auto na lawecie? No i tutaj o gospodarza auto na lawecie. Nie wiem, czy chciałeś wystartować, Arku, czy jednym? Wszystkim mówię, że zrobiłem 2 OS-y i po prostu tak wyszło, no. Przy próbach toru, słuchajcie, przy próbach toru jeszcze jak wy
ogólnie tutaj dojeżdżaliście, a jeszcze nie dojechaliście, to tutaj właśnie już były się pierwsze testy. No widać, auto nie wytrzymało, ale kierowca oczywiście tak. Honor ocalał. Wielkie, wielkie brawa.